taki głos. Albo taki. Albo taki. Ale to nie tylko może być albo, ale może być i to. I wtedy mamy większą siłę głosu. Te registry to są takie urządzenia, które dopuszczają nam do pewnej sekcji piszczałek, ponieważ nazywają się albo flet taki, albo pryncypał prowadzący, albo wiolonczela, albo skrzypecki. Chcecie zobaczyć, jak skrzypeczki grają? Tak. Piszczałki naśladujące skrzypce? Albo na przykład głos człowieka, vox humana. Dlaczego na tych organach widzicie od razu, że tłucze się to wszystko? Dlaczego organ go nie może grać? Otwieram wtedy klapę, wpuszczam powietrze i to się robi tak. Zasysanie powietrza. A to trzeba po prostu mocno uderzyć. A jak jeszcze tych głosów damy, to słuchajcie. Orkiestra, więc musiała być cała orkiestra. Fenomenem organów to jest to, że wykonuje jedna osoba całą orkiestrę. Moje oczy obserwuje, moje uszy słucha, usta śpiewają, dwie ręce grają i dwie nogi grają. Po co to jest? To nie jest do pompowania powietrza, jak niektórzy mylą, że to. Nie, to jest też klawiatura. Posłuchajcie, jak ona nam gra. Po co więc więcej klawiatur zbudowano? A to po to, że ta klawiatura też nam będzie grała głośno. Tylko o, jedna piszczałka, dwie piszczałki, trzy piszczałki, cztery piszczałki, a mikstura 6 to jest, ile powiedziałem, 4 piszczałki plus 6, 10 piszczałek na jeden klawisz. I głośno gra. I teraz możemy grać głośno, bo na przykład organy wiemy w kościele, do czego służą? Do towarzyszenia śpiewom w czasie liturgii, w czasie Eucharystii. I teraz... A to jeszcze wyłączyłem, patrzcie. I gdyby organista musiał robić tak, żeby odpowiedzieć do psalmu responsoryjnego, byłby chaos. Więc ma drugą klawiaturę, którą sobie rejestruje troszeczkę głośniej i... grube trąby, tuby, jak widzimy, orkiestra idzie, gdzie one są? A to tu są, w nogach. To już mamy dwie ręce i mamy teraz dwie nogi. Tylko możemy grać to też głośniej, bo jest tutaj jakaś wiolonczela. Tutaj są takie głosy, pryncypał, trąbę. Słuchajcie, jakiś buzon jeszcze dodamy tutaj. Słyszycie, jak harczy trąbę. I teraz... metalu do takiej ilości basu. No to co robimy? Dokładamy teraz tu. No to po kolei sobie dołożymy coś takiego i mamy. Widzicie, jakie jest jeszcze jedno czary mary? Że ta klawiatura nam gra nie tylko cicho, ale jak już prezentowaliśmy, głośno. Zrobić, nie ma potencjometra, nie podkręcimy sobie, bo nie ma głośniczków. W oliwie włożono mikrowyłącznik, elektromagnes pod klapę, pod piszczałkę, kabelek, komputerek. Kliknę sobie w katedrze Notre Dame w Paryżu, organista sobie wybija numer na klawiaturce 273 i to jest ta rejestracja do tokaty i fugi demol Johanna Sebastiana Bacha. To wiecie to. I tak dalej, możemy koncertować, a maszyna mu to wszystko robi, on sobie zaprogramował. Musi organista grać. A w Krzeszowie trzeba się męczyć. My musimy i zaraz powiecie, że organista krzeszowski jest zacofany, że czepia się cywilizacji. Nie. Profesorowie z całego świata, z Australii, Oksfordczycy, z najbardziej prestiżowych uczelni świata, przyjeżdżają do Krzeszowa. Frank, pytam się jednego z lekarza z Adelaide, to u was nie ma organów? Takich nie. Ale tu się ciężko gra.
Zaraz wam pokażę, dlaczego się ciężko gra. A to ja po to przyjeżdżam tak, żeby sobie pograć jak 300 lat temu, a nie tak, że se kliknę i samo mi leci. A ciężko się gra, bo nie ma potencjometra, a chcemy, żeby nam grało głośniej. Co robimy? Zwiększamy ilość piszczałek. Taką jedną wajką. Wiecie co to jest? Kopel manual, kopulacja, połączenie dwóch klawiatur. Gram na jednej, grają dwie. Ale gra mi się ciężko, bo muszę pokonać dwa opory sprężyn, bo jest jakaś sprężyna, która odbija mi klawisz, żeby on wrócił na swoje miejsce. I nie przeszkadzam, bo pan rozmawia to. Dobra, to na razie sobie jeszcze nie będziemy tego czadu dawali. Słuchajcie, jest jeszcze trzecia klawiatura. Już możesz. Daj teraz czad. Jest trzecia klawiatura, która jest, jak ktoś był bogatszy, miał dużo kasy, to sobie budował nawet po 5 klawiatur budowanych. Zagraj na razie dwie. A tutaj są na razie dwie, ale dwie połączone. Jest jeszcze trzecia, która też, to są te dwie szafy za nami, które tu się znajdują. Które tu za nami stoją i wgrają nam na przykład jak najstopiecznie. Ale jak dokładamy, to potrafi nam ten manual też troszeczkę pohałasować. A jedną dźwignią żadne czary mary. Patrz, te dwie klawiatury nasuwają się na siebie. Patrzcie. To się automatycznie samo schowało, żeby organista miał wolną rękę, żeby nie musiał tego chować i tylko o, raz, schował i co. I to się po prostu nasunęły te dwie klawiatury na tą jedną i grając na tej, ciągnie za sobą, po prostu klocek za klocek zawkoczył i ciągnie górny klawisz. I tu trzeba użyć naprawdę mocnej siły, żeby zagrać na tym. To trzeba sobie zagrać, a to. Tutaj trochę słabo słyszymy. Organy są tak skonstruowane, zresztą w ogóle obiekt jest tak wybudowany, że to jest system halowo-emporowy. Te empory nie są dziełem przypadku. Chodziło o to, że w tych filarach schować okna, ponieważ system barokowy oświetlać miał to wszystko, te piękno wewnątrz, ale źródła światła nie widzimy, stąd nie widzimy żadnego okna, prawda? A pełni światła. Pomagają nam przy złej pogodzie jakieś tam te reflektorki elektryczne. Natomiast cały cel architektury barokowej dla oka, a dla ucha empory. Tak są zbudowane, tam na tym znajdowały się orkiestry, chóry, które grały przy towarzyszeniu organowym, przy muzyce organowej. I teraz tak jest zrobiony instrument, że górą, tą częścią wolną odsłoniętą, piszczałki, to co my tu widzimy na prospekcie, to są piszczałki 314, z tego jeszcze kilkadziesiąt piszczałek niemych dla wyglądu. Natomiast wszystkich jest prawie 3000, magiczne 3, o których wspominam. Największa? 3 manuały, tak. 300 lat, prawie 300 lat. A największa ile ma? A największa ma prawie 7 metrów i ona gra tak tutaj, tak samo. To już schowamy, bo to już... Jakbyście chcieli, to możemy zostać. Nie wiem, musimy właśnie, do 19. Szybko, bo jeszcze środek musimy mieć to napisane, oryginalne do tej pory kredą. Z drugiej strony też, popatrzcie. To jest wszystko oryginał. Teraz tak, kiedyś
Tak samo jak podpis. Byłoby naprawdę to podpisać. Natomiast ta linka jest ocieplona, wygłuszona, żeby nie hałasowała. Ona sobie tutaj tak wygląda. Po 100 latach już to już jest jako zabytek. I popatrzcie. Tu są na przykład. I teraz wchodzimy do środka. Daty. I teraz uwiarygodnie. Podejdzie tutaj. Właśnie pan też chce wejść, żeby zobaczył to. Nie, dobrze, dobrze, proszę, proszę. Proszę, bo ja muszę tutaj przejść. Bo jak pan będzie tam, to pan nie zobaczył, bo ja muszę też oświetlając, zamykam przejście. I to jest właśnie to czary mary. To są te wszystkie rejestry, którym ja doprowadzam energię przesuwu tego rejestra gdzieś tam na 25-7 metr celem przesunięcia. To jest system klapowo-zasuwowy, to jest mechanizm do opowiedzenia prosty, ale wymaga czasu, więc ja tylko tutaj... Idą te klasze, popatrzcie. Tu, odtąd się zaczyna. Widzicie? I to wszystko leci na 27 metr, gdzieś tam, 25, żeby otworzyć klapę i wpuścić do kształci powietrza. Czyli jest atak powietrza z miechów do, poprzez wiatrownicę, to są te takie rury, się nazywają, poprzez wiatrownicę, a to są miechy. Ale to są miechy, to są stare miechy, tylko skóry są wymienione, bo to są pewne części musimy wymienić. Sznurówki w butach musimy też serówki wymieniać, bo się nam wycierają. A tu jest to sprężone powietrze, prawda? Które podnosi miechy do góry. A jak nie było prądu, to tymi schodami do góry, poproszę, tylko uwaga na głowę, bo można sobie uda nabić. Nakrętki wszystko skórzane, bo one się nie odkręcają. Najlepszy patent to jest nakrętka skórzana, bo wilgoć na nią nie działa i się jak ją wyreguluje, to ona trzyma. Zadaniem kalikanta było zrobić taki ruch, patrzcie. Gdzie jest to pompowanie ręczne? Nie napompowałby. Ale tego jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, na dole czwarty, 5, 6, 7 miechów. I teraz nie musiał jeden przeskakiwać, bo ich było więcej i... Ale jaka gimnastyka, nie? Tutaj on. Co? Podnosi miech do góry, a zasada jest prosta, pompka do rowerów. My robimy prezentację od nowego w czasie letnich koncertów atramowych, w lipcu i sierpniu. Przyjechać, zgłosić się do nas i powiedzieć, byliśmy, przyjechaliśmy na koncert, wtedy można... Tego nie można zetrzeć, bo to już jest zabezpieczone. Tak, trzeba zabezpieczyć. Nasi lokalni, nie na co nazywa się wandalizmem. Tak, no prosiłem. Tam się schodzą. A mówiłem, że warto? Tu się ćwiczy, jak ktoś psa chce zaśpiewać, czy umie, czy nie umie. Ćwiczebne, nie jest to ćwiczenie. Bardzo dziękujemy za taką prezentację. Przyjeżdżają organiści i chcą po prostu sobie z Australii doktor jest, który leci do Stanów, do Ameryki Północnej na wykłady i mówi, że jak już jest po tej stronie półkuli, to przylatuje do Wrocławia i tu przyjeżdża do Krzyżowa, żeby sobie zagrać na organach. Boston, Helsinki, Tokio i do domu, nie? On z Australii jest, nie? Jak przyjeżdża, jest z tej strony, jak leci z Bostonu do Helsinek, to tak, żeby w Berlinie wylądować, bierze auto od jakiegoś tam kolegi, który organisty z Görlitz. Nie, ja nie jestem organistą, specjalistą od koncertu. Aha. Mam improwizację i do liturgii. Jestem super. No to mistrzu, prosimy.
językowe w tych starych instrumentach praktycznie to wymagają strojenia przed każdym jednym koncertem, przed każdą jedną grą lekkiego podstrojenia. Ale ponieważ teraz jest taka przerwa koncertowa, dlatego się do pewnych głosów nie zagląda, oprócz grania, po to, żeby przedmuchać, żeby gonić kurz. One wymagają jest bardzo wielkie, tak jak starszy człowiek, tak ten stary instrument wymaga pieczołowitej opieki. I dlatego trzeba tu włożyć właśnie serce. Ja miałem to szczęście, że byłem organistą, jak był kapitalny remont, gdzie organy były rozebrane na czynniki pierwsze w 2008 roku, w 2007-2008 roku. I potem te organy, a ja wszystko widziałem, jak to było poskładane, dlatego dzisiaj jestem każdą usterkę niemalże w kilka chwil usunąć, jak się coś zatnie, bez wołania, gdzieś tam z Drezna czy z Warszawy specjalistów od tego, od takich instrumentów. Już w końcówce, jak będą goście. Ale jak się ciężko gra, prawda? A niech pan spróbuje teraz na przykład to przykład. A to tak, przykład. Użyć, bo dlatego, że mechanika, nie ma elektromagnetów, nie ma komputera, po prostu wyłączamy prąd i gramy. I z nowości jeszcze jest to. To jest nowość. To jest nowość taka dorobiona, bo nie chcieli już mieć żadnych... To są świeczki, żeby były przeciwpożarowe sprawy. No. A dzisiaj to są, wiadomo, pewne rzeczy, mikrofon, dmuchawa Ja przyszedł do czego, to każdy by tu psalm zagrał. A no właśnie cieszę się, bo dlatego, że dobrze jest jak no, to młodzi uczą się, to świetnie, właśnie z Warszawy na Okulniku, tam byłem też u profesora Chorosińskiego, tam mam też trochę znajomych. Tutaj Chorosiński wydał na tych organach płytę. Tak, pierwszą płytę, no i on tutaj się wpisał też, tutaj księdze, tam na inauguracji, ten jego wpis, tutaj taki on się tutaj napisał, Andrzej Chorosiński. To jest jego pismo, z nieroczystego odbioru po remoncie kapitalnym. No pismo miliona, ale no po prostu trzeba teraz dbać. Nie można zostawić tego, a na tym cichym zapleczu organizujemy koncerty organowe, gdzie zapraszamy słuchaczy tu na górę i właśnie słuchają tych prezentacji, są zadziwieni pięknem takiego instrumentu, bo tylko w kościołach gdzieś słyszą. Ale my musimy wiedzieć też prowadząc prezentację, że mamy do czynienia prawie w 100% z nieprofesjonalnym odbiorcą według muzyki organowej i dlatego trzeba w jakiś sposób zachęcić, żeby można było, żeby ci ludzie wyszli stąd po prostu zadowoleni i tak jest. I ściągają innych, już któryś rok się koncerty organowe organizujemy, to jest na przełomie, nie na przełomie, no jest cały lipiec i cały sierpień, co tydzień zmieniają się organizacje, a to Warszawa, Kraków, Poznań, z tamtych uczelni Wrocław przyjeżdżają tutaj. Jak nuty, znaczy w przypadku nut dopisane są informacje, co trzeba wyciągnąć? Nie. To znaczy się, niektórzy sobie prywatnie robią, na przykład pojezdno, że forte, piano, że ciszej, głośniej, po prostu dobierają sobie. A Michael Engler, budując organy, to nawet nie pokolorował, że na przykład te registry przysługują do tego manuału. Ja się tego nauczyłem na pamięć, bo przez ileś tam lat to już to znam. Jest taka dla organistów ściąga, gdzieś tu leży, taka, że po prostu, żeby... Ale dlaczego nie zrobił tego mistrz? Bo organista, który chce grać na takich organach, to tak, on musi sobie tu przyjechać, posiedzieć z godzinę, dwie, zapoznać się z instrumentem, bo ten z tym. A to są no, niemalże nieskończone ilości czy to znaczy, że to nie jest typ, znaczy, że to nie w każdych organach są w ten sam sposób ułożone te Nie. To są, one, organy są, zasada jest, działania jest jedna. To jest po prostu flet. Przepływ powietrza przez rurkę wydobywa nam dźwięk. Ale barwy brzmieniowe, różne, to później, w późniejszych czasach udoskonalano to w ten sposób, że wkładano tę elektronikę. To dobrze, bo ja jestem za elektroniką. Dobra, rozmawiajmy pan teraz o prawdziwych organy. Prawdziwe organy. Właśnie, chodzi o to, że stare instrumenty zostawiamy w świętym spokoju i ale oni sami czy, Niemcy nie, nas... To jedno pytanie, czy to bierzemy sobie jakiegoś Bacha, to znaczy, że on to pisał pod swój instrument, który miał tam w tym Lipsku czy gdzie.
czy to jest, czy to tutaj zabrzmi, no nie zabrzmi tak samo, w każdym kościele brzmi inaczej. W każdym kościele brzmi inaczej i od tego są też różne tonacje, że w, na przykład dany utwór w innej tonacji nie, nie zabrzmi jak tylko w tej, na przykład tokata demol, to ma być w demol. A organiści grają też utwory operowe Mozarta, grają na tabolero Ravera, we dwóch się dali i grają. Nie, no oczywiście tak, tylko że weźmy, mamy utwór zapisany na organy konkretnie. Tylko, że jeżeli mamy zapisane proste nuty, no to one się sprowadzają do, tak naprawdę do jednej klawiatury, prawda? No to sposób jak gdyby instrumentowania tego na organach, znaczy instrumencie, czyli wykorzystania tych wszystkich możliwych rzeczy, to robi kompozytor, czy to już robi wykonawca? Wykonawca, który sobie po prostu już rejestruje. Tak, no bo trzeba byłoby na każde organy pisać. To czy to jest, klawiatura jest wszędzie jednakowa, trzeba od tego zacząć. Może być ich mniej, prawda? No może być więcej, mniej, ale to po to są te kopulacje, po to się gra jedną ręką, po to się gra drugą ręką tu, żeby można było kombinować w ten sposób, bo nie można było rozłożyć jak w fortepianie, tak? No bo dlatego, że trudno dostępne. Tak, dostępne, skakać po oktawach. Ja tu chcę grać ciszej. Tak. Trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że przede wszystkim organy zostały stworzone do towarzyszenia śpiewom w czasie liturgii. A później dopiero zaczęto. A w ogóle to kiedyś te organy były gdzieś tam w prezbiteriach robione, towarzyszyły chórom do śpiewów gregoriańskich, ale jak do chórów zaczęły wstępować kobiety, a kobietom nie wolno było wstępować do prezbiterium, wywalono organy na chór. Tutaj na chór. To się tak nazywa chór, empora organowa, nie? Bo chóry śpiewały, no to wszystkie miejsce tu znajdujące się, to się nazywa chór. Na chórze, o. A chór to jest wielogłos. Czy dobrze było, jakbyście przeszli może porą, zobaczyli z góry, nie? No ja nie mam nic przeciwko temu. Prawo mi damy, to tam... Tylko czekaj, bo nie wiem, czy tam nie jest zamknięta, ale to możemy. Możemy wejść? Chodźcie na emporę zobaczyć. O trudności, która zawsze, która tutaj była dla tych wykonawców, dla tych malarzy, że oni się właśnie zapytali, ale jak pójdziemy dalej, to ona już się wywraca. A jak pan podejdzie tam dalej, to się wywróci.